Po wspaniałym występie Krzysztofa Łączyńskiego w Turbo Kozaku zwykłym, czas na Turbo Kozak Extra Level. 10 piłek. Musimy opowiedzieć wszystko Krzyśkowi, bo był w czasie w Chinach, kiedy my wprowadzaliśmy tę konkurencję i nie zdążył jeszcze obejrzeć. 10 piłek. Najważniejsza liczba bramek. Tak jest. A w drugiej kolejności czas. Na wszystko masz 30 sekund. Ale jak zobaczysz, co tam stoi, to wszystko jest łatwe, nie, no, szybkie i przyjemne. Kawał bramkarza już widzę, także to będzie, nie będzie łatwa. Nie, oczywiście, że kawał, bo to jest, wiesz, jest 115 kg żywej wagi. Nie? Tak, ale taki zwinny, o to chodzi. Zwinny? Tak. 30 sekund, 10 piłek. Nie takie rzeczy w 30 sekund się robiło. Pierwsza. Osiem? To jest wyrównanie rekordu, brawo! Teraz, no i teraz, proszę Państwa, to jest ten moment. Grzesiu, jak? Wszystko dobrze? Dochodzę do siebie, na SOR jedziemy. U Grzesia wszystko dobrze, ale teraz, proszę Państwa, jest ten moment, że ja niestety nie zanotowałem czasu i wszystko to będzie wiadomo na montażu, bo rekordzista do tej pory, Patryk Małecki, też miał 8 trafionych. Musisz czekać do poniedziałku. Ale coś mi mówi, mój stary, niedziałający zegarek, że śmierdzi. Ale chciał ładnie zakończyć, nie? Bardzo ładnie. Ale wiesz co, powinieneś złapać i wybić, ja biegnę, tak? A to proszę. Za karę, dawaj, bo to jest kara, nie? No to szybko, i teraz, już! Dawaj, szybko. To jest kara, nie? Wyjazd! To jest, proszę Państwa, pierwszy raz kawałek MFL na stadionie w Myślenicach. Świetnie ułożona stopa Krzysztofa Mączyńskiego, 8 goli i od razu patrzymy na klasyfikację. Jest liderem on w Turbo Kozaku Extra Level.